Jest z nami Filip Kopi po wygranym debiucie na Thunder Strike Fight League 2. Witam Ciebie przede wszystkim, gratuluję. Powiedz, jak smakuje to pierwsze zawodowe zwycięstwo? No, rewelacja, ja naprawdę bardzo długo czekałem, bo tak jak w zapowiedzi było widać, no 8 lat ponad trenuję sporty walki, a cały czas kontuzje jakoś mnie wykluczały z kolejnych startów, czy to amatorskich, czy zawodowych. No i teraz w końcu bez jakichś większych urazów, bo jakieś tam były, udało się tu wyjść. Szybko wygrać, to już w ogóle wielka radość, przyjechało dużo moich znajomych z mojego miasta i z mojego klubu, także no rewelacja. Teraz trzymam kciuki mocno za Kitę i żeby tak samo mu szybko poszło. Bo jest w przypadku, kiedy walczy dwóch debiutantów właśnie, to ty idziesz na żywioł, czy masz jakiś plan? Nie, ja nie jestem zawodnikiem, który idzie na żywioł. Ja naprawdę trenuję długo sport, ja startowałem dużo amatorsko, także jakieś to doświadczenie jest. Widziałem jego walki, wiedziałem, że jest chłopakiem takim bitnym, który idzie do przodu, ale że dość chaotycznie wyprowadza kopnięcia, gdzie mogę to złapać. Pierwsza akcja, kopnął, złapałem, no poszło jakoś. A powiedz, jak bardzo się różni dla ciebie taki występ zawodowy od tego, co miałeś pewnie na amatorskich zawodach, treningach? Może będzie to trudno uwierzyć, ale jakoś naprawdę wyjątkowo nie czułem się zestresowany. Koledzy z narożnika się mnie pytali, jak się czułeś, ja mówiłem, że może to źle, ale ja naprawdę czuję się spokojny, nie wiem, co się dzieje. Ale czułem się naprawdę bardzo spokojny, bardzo zrelaksowany, ale myślę, że za tym moim samopoczuciem po prostu szły przygotowania. Naprawdę się bardzo solidnie przygotowałem do tej walki. Chciałem się pokazać z jak najlepszej strony, udowodnić coś ludziom, coś samemu sobie, no i myślę, że dlatego czułem się naprawdę, naprawdę dobrze. Dobra, nie chciałbym Ci zepsuć debiutu, ale jedno kontrowersyjne pytanie muszę zadać. Jako, że jesteś reprezentantem Rio Grappling Club, ostatnio była taka mała aferka z pewnym osobnikiem, który wystąpił tam w takim reality show, miał koszulkę i w ogóle, wiesz, jakoś to brałeś osobiście, że wiesz, logo Twojego klubu. Znaczy ja, jeśli chodzi o mnie i o naprawdę o ludzi z Rio Grappling, my bardzo się utożsamiamy z naszym klubem. Nasze logo to jak, nie wiem, no, Godo Polski albo Narodowa Flaga niemalże. I o tej osobie dowiedziałem się faktycznie dopiero z tych jakichś brukowców i z informacji w internecie. Absolutnie my nie mieliśmy do tej pory pojęcia, kto to jest. Odcinamy się całkowicie od tej osoby. On nigdy nie walczył pod naszym logiem, jest jakimś samozwańczym zawodnikiem. Nikt go z nas nie akceptuje, nie szanuje, nie toleruje i no lepiej, żebym tak naprawdę gdzieś tam nie podchodził blisko nas, szczerze mówiąc. Jako, że nie chciałem zepsuć Twojego debiutu, powiedz, masz jakieś plany już właśnie co do kolejnych startów zawodowych? Szczerze mówiąc, to teraz odpoczywam, bo naprawdę miałem dość długi okres przygotowawczy. Wcześniej jeszcze jedną walkę planowałem, która też się nie odbyła. Także teraz do nowego roku nie myślę o niczym. Za tydzień startuje mój kolega Mateusz Dubiłowicz na również bardzo dużej gali we Wrocławiu. Nie wiem, czy tu mogę wymieniać nazwę tej pewnie, gali. Oczywiście. Będzie debiutował na gali KSW. Tam stoi w jemu narożniku, teraz jeszcze przez ten tydzień skupiamy się, żeby jego bardzo dobrze psychicznie nastawić do tej walki. To jest jedyne, o czym myślę teraz na przyszłość. I żeby z moją dziewczyną pójść i się pojechać w góry i dobrze zrelaksować. Właśnie, to chyba byłeś z rodziną, tak? Z dziewczyną moją. Ale jeszcze widziałem jakieś zdjęcie z dzieckiem, tak? A, to by znajomi byli. Rozumiem. To dziecko podeszło tutaj do klatki przed walką i krzyknął: Filip, masz wygrać. Ja powiedziałem: dobrze. No i się udało. Dobrze, posłuchałeś, wygrałeś, gratuluję jeszcze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki.